Chwała Bogu, teraz już myślę, że wszyscy mnie usłyszeliście. Chciałem Was bardzo też serdecznie przywitać na tym wtorkowej społeczności i myślę, że nie będziecie długo siedzieć, bo też w jakimś takim moim sercu i zamyśle jest to, żebyśmy się dzisiaj też może troszeczkę więcej modlili. Myślę, że możecie się domyślać, o co się będziemy modlić, bo jakby nie było, kto by się nie interesował i polityką, ale słuchając radia, telewizji, internetu, wiemy, że zbliżają się też wybory prezydenckie. Kochani, i to jest coś, co w jakiś sposób dotknęło też mojego serca, kiedy się zastanawiałem, z czym się mam tak krótko podzielić dzisiejszego dnia. Już też na naszej takiej czwartkowej grupce jakoś tak niespodziewanie ten temat się pojawił, mimo że to była taka luźna rozmowa, ale mówiliśmy o tym, czy Marek się dzielił z Ewą, czy ktoś tam z nas dołączał, że jak wielka jest nasza odpowiedzialność za Polskę i pytanie, czy też bierzemy tę odpowiedzialność na siebie i czy widzimy też, jak to jest bardzo ważne, aby się modlić. Kochani, ja chciałbym, żebyśmy też zaczęli od takiego znanego fragmentu. To jest pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i przeczytamy ten znany fragment 1-4. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Kochani, kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, który tak często gdzieś tam przywołujemy, kiedy są jakieś takie sytuacje związane może z wyborami, czy z jakimiś takimi okazjami związanymi ze świętami narodowymi, czy z czymś. Wiecie, ale powiem wam szczerze, że ten tekst mnie tak na nowo dotknął, kiedy tak słuchałem tego, czytałem ten werset jeden za drugim, tak pomyślałem sobie, Panie Boże, o kogo się mam modlić? Wiecie, najpierw nas to słowo, jakby tutaj w pierwszym wersecie zachęca, w niektórych tłumaczeniach jest napominam, w niektórych jest zachęcam, w niektórych jest nakazuje ci wręcz. Wiecie, dla mnie zawsze zachęta jest taką czymś, co mnie bardziej motywuje, kochani, ale ważne jest to, że Bożą wolą jest to, abyśmy się modlili, abyśmy zanosili dziękczynienia, błagania za rządzącymi, za tymi, którzy są wybierani przez naród. I myślę, że to jest takie dość trudne, bo kiedy słuchamy różnych debat, ja jakoś tak nie do końca słuchałem, nie miałem takiej możliwości, ale wiem, że gdzieś tam moje emocje, moje jakieś myśli często ku temu biegły też i biegną. Czasami to są jakieś takie frustracje, bo człowiek jakby nie widzi, a kogo wybrać, na kogo głosować. Ja wam dzisiaj nie podpowiem, nie? Bo nie to jest moją rolą, ani nie jestem do tego, ale chciałbym was zachęcić do tego, aby się modlić właśnie o te wybory, o wybory prezydenckie. I może pomyślisz, cóż ja z tego, co ja jeden mój głos, co moja jakaś tam jedna modlitwa może znaczyć. Kochani, samo to, że Bóg nas wzywa do tego, że mamy się modlić, to nie jest czymś takim przypadkowym. Wiecie, i Bóg chce, abyśmy mieli taką właściwą postawę. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment, że mamy modlić się, zanosić błagania za królów, za wszystkich przełożonych, to powiem wam szczerze, że tak patrzę na swoje życie, to tak ostatnio to tak więcej było utyskiwania, jakichś takich frustracji, bo może i te czynniki takie zewnętrzne, różne nakazy, obostrzenia, różne jakieś, człowiek słyszy, tu afera, tam afera, tu jeden drugiego. Kochani, wiecie, i to może rodzić taką frustrację, ale Bożą wolą nie jest to, abym ja zajmował się krytykowaniem. Mogę mieć swoje zdanie i każdy z nas może mieć zdanie na pewne rzeczy, może mieć swoje jakieś
swój pogląd na ten temat, ale widzę po swoim życiu, że jeżeli ja skupiam się na tym, żeby utyskiwać, krytykować, dołączać do jakichś słów niezadowolenia na temat władzy, na temat prezydenta, kochani, to w moim sercu nic to dobrego nie robi i Bogu się to nie podoba. Wiecie, i tak naprawdę to słowo mnie tak dotknęło, nie? Bo myślę, Panie Boże, tak nie do końca to jest w moim życiu. Zamiast się modlić, zamiast błogosławić więcej, to ja tutaj swoje jakieś, wymyślam swoje jakieś tam mądrości, czy krytykuję. Wiecie, i myślę, że często mogło być tak, że gdybym więcej się modlił, choćby o prezydenta, o nasz rząd, być może w moim życiu mniej byłoby krytyki, jakiejś takiej frustracji związanej z tym, bo skupiałbym się na tym, do czego Bóg mnie powołał, do tego, aby się modlić za rządzących, modlić się za tych, którzy są u władzy. Kochani, to jest tak bardzo ważne, bo kiedy o tym czytamy, to wiemy, że Bóg może wszystko. Wiecie, wczoraj sobie tak, czytając ten fragment, ale włączyłem sobie też poszukałem czegoś tam i na portalu, tam szukając Boga, posłuchałem sobie takiego wykładu Hani i Gustawa Cieślara. To są ludzie, którzy tam wśród Żydów też usługują, szczególnie Hania. Myślę, że niektórzy ją z nas znają. I ten ich wykład to był chyba z 97 roku. Ja byłem w szoku, nie, że to tak dawno. Wiecie, ale oni mówili właśnie o swoim stosunku, jak Bóg ich powołał do pewnych rzeczy, aby się modlić, aby zachęcać innych wierzących, bo oni byli najpierw gdzieś tam w Gdańsku, później gdzieś w Krakowie, później Bóg ich powołał do Warszawy i naraz się okazuje, że Bóg przed nimi jakieś tam otwierał możliwości, zachęcali innych z innych społeczności, gdzieś tam i wspólnie się spotykali, aby modlić się o wierzących. Wiecie, ja nie wiem, jak jest dzisiaj. To było dawno, ja tak myślę, no ojej, 97, no to już 20 parę lat. Ale mówili o takich rzeczach, które pamiętam, nie? Które były też mi dla mnie jakieś tam ważne. I kochani, powiem szczerze, że ta ich jakaś taka postawa, tam było sporo takich świadectw, takich jakichś przykładów. Wiecie, to nie było takie stricte rozważanie, ale takie mocno zachęcające do tego, aby się modlić i wstawiać za rządzących, że jest to tak bardzo ważne w naszym życiu, ludzi wierzących, żebyśmy tego nie pomijali. Wiecie, o co mamy się modlić? Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Wiecie, my czasami może tego nawet sobie tak nie docenialiśmy albo nie doceniamy, ale to jest taka naprawdę łaska Boża, kiedy możemy mieszkać w kraju, chociaż teraz różne zawirowania się porobiły na całym świecie i może widzimy, że no, ta stabilizacja nie jest taka, jak kiedyś może myśleliśmy, ale chcę wam powiedzieć, że to jest wielkie błogosławieństwo, kiedy możemy mieszkać w kraju, w którym jest jakaś taka stabilna władza, kiedy jest jakaś taka przychylność rządu i władz do tego, aby można było normalnie funkcjonować. Myślę, że tak do końca sobie tego jeszcze tak nie cenimy. Nawet taka chwila rozłąki, gdzie nie mogliśmy się spotykać, myślę, że czasami dla niektórych z nas mogła być nawet taka wygodna, no bo można odtworzyć sobie jakąś usługę, posłuchać jedną tu, drugą tu, po południu jeszcze trzecią i funkcjonować sobie samemu. Ale myślę, że Bóg nas do tego nie powołał, bo On nas powołał do społeczności, do bycia razem. Wiecie, czasami się gdzieś tam, nawet ja gdzieś tam może nie zachwycałem, ale byłem taki poruszony świadectwami na przykład z Chin gdzieś, gdzie bracia i siostry cierpią prześladowanie za wiarę, za Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, że w tym momencie dopiero sobie może doceniamy to, co mamy. To, że możemy się spotykać. Bo do końca nawet nie wiemy, jak oni funkcjonują, jak wiele muszą wyrzeczeń w swoim życiu ponieść, aby być wiernym Chrystusowi, być wiernym Ewangelii. I wiecie, to jest taka Boża łaska. Pomyślałem sobie też wczoraj tak wieczorem, co się zmieniło przez taki czas, kiedy była taka wolność, kiedy się otwarły przez lata tam, nie wiem, po zmianie jakby ustrojowej, co się zmieniło. Ja myślę, że wiele się zmieniło, że był taki czas,
Ja ufam, że będzie jeszcze lepszy, że Bóg może w różny sposób działać, ale myślę, że patrząc z perspektywy iluś tam 20-30 lat, nawet na nasz teren, ja myślę, że wiele osób tutaj się narodziło na nowo, na naszym terenie, że to takie jakby lokalne takie przebudzenia, poruszenia były takie bardzo znaczące. I muszę wam powiedzieć, że to jest taka Boża wielka łaska. Była przychylność, otwartość i dalej myślę, że jest. Ale też patrząc nawet z perspektywy tego roku, widzimy, że były pewne plany i nawet nie spodziewaliśmy się, że nie będzie festiwalu, nie będzie jakiegoś tam jednego, drugiego spotkania. Ja wiem, że Bóg może wszystkiego użyć, daje różne możliwości i w chwilach prześladowań czy w jakichś obostrzeń Bóg ma możliwość otworzyć inne możliwości w naszym życiu. Kochani, ale tak ważne jest to, abyśmy sobie cenili to, co mamy, że mamy tą wolność do zwiastowania Ewangelii. Zadamy sobie pytanie, czy w tym okresie takim, no może obostrzeń, mniejszej możliwości, czy ja stałem się bardziej gorliwy, bardziej się przybliżyłem do Boga, kiedy nawet nie spotykaliśmy się, czy mogliśmy się tylko online. Ja muszę powiedzieć, że bardziej się chyba rozleniwiłem, nie? To nie jest dla mnie jakiś, nie jest coś, co, czym bym się mógł jakby pochwalić, ale generalnie myślę, że wielu z nas tak jakby stało się bardziej tacy ostrożni, może bardziej powściągliwi. Pytanie, czy stałem się bardziej gorliwy w zwiastowaniu Ewangelii? Myślę, że nie. Kochani, więc dlatego ja wiem, że są różne sytuacje i Bóg może tak poruszyć serce, że w chwilach doświadczeń czy jakichś trudnych Bóg daje łaskę i tym bardziej człowiek się przybliża do Boga. Ale ceńmy sobie to, co mamy i tym bardziej w obliczu nawet tego, z tych zbliżających się wyborów. Patrzmy na to, że jest to tak bardzo ważne, aby się modlić za naszych rządzących, że nie jest to sprawa taka błaha, bo nawet może do końca sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaką moc ma modlitwa, jak wiele może taka modlitwa wstawiennicza za narodem, za całym też Kościołem. Myślę, że też gdzieś tam słuchając różnych rzeczy wiemy, że w innych krajach, myślę, że w Polsce tak samo wierzący ludzie, kościoły, społeczności stoją w modlitwie i będą tym bardziej stały jeszcze w tych ostatnich dniach, aby te wybory prezydenckie były takie, w których Bóg da właściwą osobę, że możemy też ubłagać Boga, że nawet jeżeli nie widzimy potencjału w niektórych osobach, widzimy, że ten zawala w tym, ten jest taki i tak do końca nie wiem, na kogo mam zagłosować. Kochani, Bóg może każdego użyć i ważne jest to, abyśmy się modlili, aby Bóg dał właściwą osobę na prezydenta, abyśmy mogli z taką wstawiać się za tymi ludźmi, aby się modlić. Wiecie, jeden z takich tych świadectw było też to, że czy Hania, czy Gustaw mieli też możliwości, że z kimś się spotkali, mogli na przykład prezydentowej wysłać, kto się z nią wychował gdzieś tam w dzieciństwie, już teraz nie będę wymieniał z jaką prezydentową, ale mógł jej posłać Biblię, dostał odzew, gdzieś tam Bóg dotykał serca. Kochani, czytając ten fragment, myślę, że to, kiedy modlimy się o naszych rządzących, o prezydenta, o rząd, to Bóg też jest zainteresowany każdym z nich. Wbrew pozorom możemy myśleć, że oni są gdzieś ponad nas, że nie potrafimy dotrzeć do nich, ale Bóg jest zainteresowany też ich życiem, każdego z nich. Czy to prezydenta, czy premiera. Wiecie, i mamy się za nimi wstawiać, mamy się modlić o nich. I myślę, że to jest taką dla nas zachętą i kiedy czytam ten fragment, to widzę tutaj w tym trzecim wersecie, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Wiecie, jak to tak czytam, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Myślę, że nie wiem, czy to do was dociera, czy nawet do mojego serca tak bardzo. No, każdy z nas chce Bożego błogosławieństwa, chce się podobać Bogu, każdy z nas chce, aby Pan Bóg był wywyższony w naszym życiu i
To jeżeli Panu Bogu jest to dobrą i miłą rzeczą, kiedy modlimy się za naszymi rządzącymi, to nie jest coś takiego przypadkowego, błahego, coś małego. I myślę, że to powinno być takim ważnym elementem w naszym życiu, abyśmy mogli naprawdę z taką wręcz takim zaangażowaniem stawiać się za naszym rządem, mniej krytykować. Ja mówię o sobie teraz, może wy nie macie takich problemów, mniej może się frustrować pewnymi sytuacjami, a skupić się na modlitwie wstawienniczej, za tymi wyborami, za ludźmi, którzy będą wybierali, będą też wybierali rządzących, za Polakami. Kochani, to są tak bardzo ważne rzeczy i myślę, że to, co powiedziałem wcześniej, że czasami nam się wydaje, że cóż, mój głos nawet w wyborach ma jakieś znaczenie, miliony, oddam czy nie oddam, modlę się czy nie modlę, obojętność. Myślę, że tak nie jest. Kochani, w Ezechielu jest napisane w 22 rozdziale: szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew. Zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich występki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmocny Pan. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i stanąć przed moim obliczem w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Kochani, może myślisz o jakimś wielkim mężu. Kochani, ale ja wierzę, że Bóg mówi do każdego z nas, że szuka nas i abyśmy się wstawiali za naszym krajem, abyśmy wołali za naszym narodem, abyśmy też może wyznawali to, co jest w naszym życiu, jakąś niewłaściwą postawę, niewłaściwe postrzeganie pewnych rzeczy, abyśmy wstawiali się za naszym krajem, aby okazał swoją łaskę, miłosierdzie, aby dał nam dobrych rządzących, dobrego prezydenta. Kochani, wydaje się to takie bardzo odległe, bardzo czasami wręcz niemożliwe. Kochani, ale Bóg odpowiada, często Bóg zmieniał pewne decyzje odnośnie narodu, o pewnej sytuacji, kiedy mężowie Boży wstawiali się. I myślę, że znamy ten przykład. Może nie będziemy go dłużej czytać, abyśmy mieli więcej czasu na modlitwę, kiedy Abraham stawiał się za Sodomą. I Bóg chciał zniszczyć, patrząc życie Sodomy, ich życie, ich postawę, zniszczyć to miasto. Ale kochani, kiedy Abraham się modlił i parokrotnie i zmniejszała się ta liczba tych sprawiedliwych, kiedy mówił: Panie, czy zniszczysz, jeżeli znajdziesz tam 40 sprawiedliwych? Nie zniszczę. Ale okazało się, że nie było tylu sprawiedliwych. Panie, czy zniszczysz, jeżeli znajdziesz 30? Nie zniszczę. I zeszło do 10. I Pan Bóg nie znalazł nawet 10. Ale postawa Abrahama, który się modlił za Sodomą, aby Bóg nie zniszczył tego miasta, aby dał łaskę, pokazuje nam, że możemy też, wołając do Boga za Polską, za naszym narodem, mieć wpływ na ten naród, na te wybory, chociaż wydaje się nam to takie abstrakcyjnie, w sensie takim ludzkim, ale w takim duchowym wymiarze modlitwa wstawiennicza za narodem, za wołaniem, wołanie za Polską ma znaczenie. Wiecie, i nie wiem, jak społeczności, kościoły tak do końca angażują się w tę modlitwę przed tymi wyborami. Wiecie, ja bym chciał, żeby ten dzisiejszy czas był trochę taki właśnie bardziej, żebyśmy mogli też popatrzeć na swoje serce, abyśmy mogli zobaczyć, czy w moim sercu jest więcej krytyki na politykę, na polityków, na rządzących, czy może coś Bóg może w moim życiu musi zmienić w mojej postawie, wobec tego, do czego mnie wzywa, nie? Abym się modlił za rządzącymi. Żeby to nie było czymś tylko takim wyświechtanym sloganem, ale żeby to było takim naprawdę czymś szczerym, aby moje serce było przemienione, żeby mi zależało na tym, aby w Polsce się dobrze działo, aby ludzie prawi byli przy rządach, żeby ludzie, którzy
nie dopuszczają do pewnych rzeczy, nie zgadzają się na pewne rzeczy, żeby podziały, które są, żeby znikały. Wiecie, wydaje się to takie trudne, ale w Bożym Królestwie nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga i wierzę, że Bóg chce też nas poruszać do tego, zachęcać, abyśmy nie tylko teraz, dzisiejszego dnia, ja wiem, że są modlitwy i dla mężczyzn, dla kobiet, ja wierzę, że to już i tak samo na piątkowej modlitwie mężczyzn już się też o to modliliśmy. Kochani, i że będziemy pamiętać też w domach naszej takiej modlitwie, bo to nie są takie błahe rzeczy. Wybór prezydenta, wierzcie mi, to są bardzo ważne rzeczy w tym takim świecie też duchowym, że zmiany, jakie mogą następować, czy będą w naszym kraju, tak wiele zależy od tego, kto będzie prezydentem, kto będzie rządził, jakie będą relacje, jak to wszystko będzie wyglądać. Kochani, nie o to chodzi, abyśmy upadali na duchu, abyśmy się patrzyli na rzeczy niemożliwe, ale patrzyli na wielkiego Boga, do którego mamy wołać za Polską, za krajem, za tymi wyborami, aby właściwe decyzje były podejmowane, aby serca Polaków były pobudzane do właściwych decyzji, aby nasze serca były pobudzane do właściwych też decyzji i do modlitwy. Wiecie, mamy być solą ziemi, mamy być tymi, którzy też swoim życiem, swoją postawą są świadectwem, są zachętą dla innych swoim życiem. I myślę, że jako Kościół ma też przeciwstawiać się pewnym rzeczom, ma być taką barierą przed zalewem zła i do tego też służy sól, która konserwuje, która zabezpiecza, która chroni przed zgnilizną, przed postępującym jakimś zniszczeniem. I myślę, że jest taki fragment, który też mówi, to jest druga Kronik, 7 rozdział, 14 werset. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham ich z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Kochani, to jest w nawiązaniu do mojego serca, nie? Tu są to, do czego ja jestem zobowiązany. Tu nie, Bóg nie mówi do ludzi niewierzących, do żyjących w grzechu, ale mówi do nas, abyśmy się ukorzyli przed Nim, abyśmy wołali za Polską, za tymi wyborami, abyśmy też może swoje życie porządkowali, a też później się modlili, szukali Jego oblicza, odwracając się od złych dróg, a Bóg wysłuchuje i odpowiada na tę modlitwę. Kochani, ja tak do końca nie potrafię was może zachęcić do tego. Nie wiem, co przeżywacie w związku z tymi wyborami, gdzie jest wasze serce, gdzie wasze myśli, ale ja tak to przeżywam, że to rzecz ważna, aby się modlić, aby się wstawiać za Polską, żeby właściwe decyzje były podjęte,